Księga Wyjścia, rozdział pierwszy. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swą rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar, Zebulon i Benjamin, Dan i Naftali, Gad i Asher. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. Rozpoczynając swoją drugą księgę, Mojżesz przypomniał, jak skończyła się pierwsza. Cała rodzina Izraela przybyła do Egiptu i tam już żyli do śmierci. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, także było ich pełno w całym kraju. Rodzina Izraela rozmnożyła się w Egipcie, stała się tam wielkim narodem. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Nowy faraon już nie pamiętał o zasługach Józefa dla Egiptu, a w jego rodzinie widział już nie ludzi, którzy mogą przynieść krajowi pożytek, ale zagrożenie. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta spichlerze, Pitom i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich. Postanowił załatwić problem dyskretnie. Uważał, że jeżeli Izraelici będą ciężko pracować, to przestaną się tak mnożyć. Miasto Pitom, nazwa pochodzi od Pi Aton, dom Atona. Aton to było egipskie bóstwo słońca. Miasto Ramzes, czy dokładnie Pi Ramzes, dom Ramzesa, wskazuje na to, że najprawdopodobniej działo się to w okresie panowania Ramzesa II, czyli w XIII wieku przed naszą erą. Ten pomysł faraona wydawał mu się dobry. Uważał, że postępuje mądrze. Często jeżeli człowiek grzeszy, to przedstawia to sobie jako przejaw swojej mądrości, zwłaszcza ludzie sprawujący władzę tak robią, ale okazało się, że nic ta polityka nie dała. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Tutaj jest bliżej opisane, w jaki sposób starano się zmniejszyć ilość Izraelitów. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech pozostanie przy życiu. Faraon wymyślił następny sposób załatwienia problemu, też dyskretny. Nakazał położnym, żeby zabijały chłopców, a pozostawiały przy życiu dziewczynki. Liczył, że te dziewczynki, jak dorosną, wyjdą za mąż za Egipcjan, urodzą Egipcjan i problem narodu żydowskiego zniknie. Szifra to znaczy piękno, a puła to znaczy wdzięk. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Faraon był potężnym władcą, mógł zaszkodzić, ale te kobiety bały się bardziej Boga i wiedziały, że Bóg chce, żeby niewinne dzieci pozostawały przy życiu i postępowały tak, żeby się podobać Bogu, a nie faraonowi. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. Faraon wezwał położne, żeby się przed nim wytłumaczyły. One kręciły, a faraon nie zdecydował się na to, żeby je ukarać, za to Bóg dawał im powodzenie. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Tą nagrodą dla kobiet było to, że miały szczęśliwe rodziny. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Kiedy już faraon nie miał pomysłów na dalsze dyskretne sposoby, postanowił wezwać cały naród. To miało załatwić sprawę.
wielkim źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. Źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się.